Abera, co ty tam pakujesz? No stary, pakuję pierwsze zamówienia Abra Team. Ale gościu, przecież jeszcze nikt nic nie zamówił. Bądź pierwszy i już dziś złóż zamówienie na www.abra. I ty? Każde zamówienie otrzymuje zdjęcie z autografem gratis, ale pierwszy 1000 jest ponumerowany na odwrocie. Każde zamówienie także otrzymuje 2 wlepki gratis. I spójrz na to opakowanie. www.abra. I ty? Pierwsza linijka w opisie. Zacznijmy od tego, że Mateusz 10M dał nam tutaj właśnie indyczną skrzyneczkę. Więc w tym momencie otwieramy Large Turkey Speakerman legendarny w skrzynce od widza. Co tu się stało, widzowie? A tutaj spotkaliśmy widzów, którzy, słuchajcie, mają naprawdę dziwne jednostki. Bo raczej wydaje mi się, że z nimi będzie naprawdę ciężko grać. Mówię oczywiście o autoskipie, ale musimy to sprawdzić. Natomiast ja w tym momencie biorę lagboosta, bo we wczorajszym odcinku za pierwszym razem udało nam się trafić mityka. Nie, właśnie na razie nie chcę końców, bo to zadziałało wczoraj, więc zobaczmy, czy dzisiaj bez końców coś fajnego trafimy. Uwaga, zaczynamy epikami. Ja tych myślałam. Epików tutaj jest dobra, tutaj epik naprawdę sporo, ale dawajcie, może trafi nam się legendarka, może trafi nam się, słuchajcie, właśnie mityk i naprawdę byłoby przekozacko wtedy dać coś widzom. Mamy epika. Ej, jakby to był, słuchajcie, mityk, to by było niesamowite. Karl Speakerman, jak ja cię dawno nie widziałem, ale nawet ciebie nie chciałem. Large TV Man po raz kolejny. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Dobra, dawaj dychę, a w dyszce, wow. O, jest tylko Large TV Man. Jeden epik, no to nie, to jest masakra, słuchajcie, to jest masakra. Teraz Karl Speakerman! Go nie chcemy, ale wpadłem na genialny coś dawno pomysł. Dawno kamerawoman nie było. Patrz na to. Kupujemy skrzyneczkę za gemy. I teraz w tym momencie cio... Speaker Spider. Okej, ale my się nie poddajemy. Lecimy, słuchajcie, jedyneczkami, lecimy dziesiątkami i liczę na to, że może w końcu udałoby nam się trafić tego Upgraded Titan Cinemaman Gadli. To by było niesamowite, ale mamy Jetpacka! Jetpacka, legendarkę! No to jest dobry znak, słuchajcie. To jest znak, że będziemy mogli dzisiaj może trafić coś jeszcze lepszego. Coś mitycznego! Póki co to Karl Speakerman. No właśnie, Karl Speakerman. Ej, ale dużo epików faktycznie z tym szczęściem, z podwójnym lagboostem, dużo tych no patrz, no epik za epikiem. Jeżeli, słuchajcie, tak będzie, no to wiecie, ja nie będę aż tak strasznie dużo tracił, bo za epika całkiem sporo tych monet wraca. Dobra, teraz dyszka i legendarny Jetpack Speakerman. Ej, naprawdę sporo, całkiem sporo tego towarzystwa tutaj wpada i to mnie cieszy. Znowu epik! Ej, serio? Gdzie jest kamerawoman, ja się pytam. Ej, właśnie, gdzie? Ej, nie było kamerawoman. Jeżeli wy nie chcecie trafiać kam... Kamera Woman, to weźcie laka. No ale jednak trafiamy, kamera Woman. Ale widzicie, znowu epiki, słuchajcie, są do tego wszystkiego. Teraz walimy dyszkę i niestety, ale... Oj, dwa epiki. Legendarki tutaj nie było. No to co, kolejny. Tym razem speaker helikopter. Ej, dajcie mi już tego Gadli, ja bym go bardzo chciał... kamera Woman, to naprawdę jest świetne. Kamera Woman znowu interesujące. Dobra, kolejny. A teraz speaker helikopter. Helikopter. I znowu legendarka. Ej, nie, naprawdę. Jeżeli chcecie mieć większe szczęście w Toilet Tower Defense, to wpadajcie na www.abra.ety. Pierwsza linka w opisie i zamawiajcie bluzę, koszulkę czy czapkę, kubek, breloczek, słuchajcie, cokolwiek, bo sami widzicie, że szczęście to daje. A do każdego zamówienia jest autograf, wiadomość na odwrocie, 2 naklejki i w dodatku dostawa jest gigantycznie szybka, więc www.abra.ety na Mikołajki idealny prezent. Okej, słuchajcie, potwierajmy sobie jeszcze trochę. No i patrzcie, znowu mówię, Abra Team! To jest dzięki temu. Tyle tych legend tutaj wpada, że ja zaraz komuś dam legendę po prostu za darmo. Serio, nie ma opcji. Daj kogoś, ja mu tutaj wrzucę. Ej, popatrzcie, tutaj gość, słuchajcie, chce dać mi glitch kameramena za shield kameramena. Ej, ja się oczywiście nie zgodzę, bo tego glitcha mam jednego, miałem drugiego, nawet chyba trzeciego, ale to nie zmienia faktu, że serio, mityk jest naprawdę mniej warty niż 300 robuxów. To jest giga przykre. No dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, ja próbuję sobie oczywiście kolejne postacie tutaj trafić. Mamy jeszcze 2500, więc nie jakoś super dużo, ale dostajemy speaker helikoptera. Helikopter. I kolejny helikopter. Ej, takiego helikoptera to ja mogę oddać za darmo. Chcesz, gościu, takiego za darmo? Nie, no masz takie postacie, że pewnie go nawet nie chcesz. No trudno. Ale mogę ci go dać i tam. Nie, no dobra, dam tutaj, słuchajcie, gościowi jetpack Speakermana, skoro już takich sobie tutaj trafiamy. Aha, on go ma. To wiecie co? Skoro on jest widzem, to dam mu tego Turkeya. A niech sobie ma. Nie chcę prezentu, to
nie. W takim razie Jasiowi damy, czyli mojemu imiennikowi, taki oto prezent. I ciachry duwa, niech dostanie sobie taką legendarkę. No i tutaj Jaś chce ode mnie prezent, więc siemano, nie ma problemu, mordo. No i dobra, widzowie, zaczynamy. Mamy tutaj 5, słuchajcie, graczy. I podejrzewam, że może być giga ciężko. Popatrzcie, już ktoś postawił w tym miejscu mi postać, więc jest totalna masakra, słuchajcie. Tutaj będzie bardzo, bardzo ciężko, dlatego, że mamy 2 graczy. Tego Jasia, który no niestety nie ma najlepszych postaci, ale spoko, poradzimy sobie. I ten Nikosi też widziałem, że ma średnie postacie. I ten Dominator też ma gigantycznie średnie postacie. Więc może, słuchajcie, być totalna lipa. No ale... tutaj coś nam poprzechodzi. Ale zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy jak to będzie. Ja mam ścianiarza, mam tego Shielda. Julka też ma dobre postacie, więc może będzie okej, słuchajcie. Bądźmy dobrej wiary. Bądźmy, słuchajcie, teraz ewidentnie dobrej wiary. Gość mówi, że ma autograf. Nie no. No to takich widzów, to my jak najbardziej tutaj chcemy. Let's go, którzy mają Abratim. Dobra, postawiłem 5 dyniarzy. Postawiłem jednego tego scientista. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Jeszcze gość pisze, że koszulkę ma. Nie no, to jest gigaczat, słuchajcie. To jest po prostu gigaczat. Ja będę zaczynał, słuchajcie, od Shielda. Tak, Shielda, słuchajcie, postawimy sobie. No właśnie, w którym miejscu? Myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce. Od razu go tutaj ulepszę, bo on potem będzie ratował nas tu. Będzie nas ratował tutaj. Na razie ciśniemy oczywiście na autoskipie, słuchajcie, ale zaraz będziemy sobie cisnąć już bez autoskipa, bo no niestety, słuchajcie, ale czuję, że jak jest nas tutaj 5, to będzie totalnie trudno. Może być ciężko. No, więc ty naprawdę tutaj uważaj, co robisz, bo my musimy odpowiadać za widzów. To jest gigantycznie ważne, serio, to jest gigantycznie ważne. Dobra, tego, słuchajcie, tutaj ulepszę za 600, no bo właśnie musimy dbać o tych widzów. Ja za 600 też tutaj zupgrade'owałam. Dobra, i teraz tak, Shield będzie na pewno sobie tutaj radził, ja zaraz sobie tutaj tego jeszcze, słuchajcie, dyniarza ulepszę. I teraz, no właśnie, musimy orać tych dyniarzy. Dobra, musimy zarabianie, słuchajcie, robić. Zarabianie jest teraz dla nas hardkorowo ważne, no nie? Więc dobra, jedziemy, słuchajcie, nie śpimy. Dobra, dawaj. Dobra, jest tutaj ulepszony. Teraz tak, scientista sobie jeszcze ulepszymy. Teraz będziemy sobie tych dyniarzy ulepszać właśnie za 500 dolarów. No bo popatrz, tutaj zwykły bostoilet... Dyniarze są potrzebni i to bardzo. Ej, bostoilet ma 80 koła! Wow! Oj. Na 5. czy 6. fali. Nie, to będzie masakra. To będzie masakra. No ale dobra. Trudno, jedziemy. Dobra, słuchajcie, teraz tak, co my tutaj zrobimy? Tego, słuchajcie, zrobimy dobra, dyniarza. Dobra, upgrade'owałam tutaj kurczaka za 1200. Kurczę, no. Ja na razie czekam na kasę, słuchajcie, czekam na kasę. Dopiero jak będzie taka 15 fala, myślę, że wtedy już będzie totalny hardcore i wtedy będziemy, słuchajcie, musieli już się uważać. Robi w ogóle hardcore, dobra, nie? jedziemy, słuchajcie, jest dobrze. Póki co jest jeszcze w porządku, jest naprawdę całkiem okej. Ja tutaj czekam właśnie, jak kaszka wpadnie, to sobie tego dyniarza tutaj dorobimy. Dobra, i teraz tak, zrobimy sobie tego scientista za 600. Spoko. No, ja mam tutaj wszystko delikatnie już poulepszane i na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. To kolejną dynię robię i teraz potrzebuję 1500 dolarów na jeszcze. On mi tutaj... No właśnie, to będzie trudne. Tutaj. To będzie trudne, że na przykład gość nie wymaksował jetpacka, no nie, a stawia już kolejnego. Kurde, ale będzie jazda. Ale tutaj będzie grubo. No dobra, jedziemy. Co dobra, ma być, ale to zobaczymy, będzie. Damy radę. Bo stoilet 102 tysiące. Ej, ja tego nie mówię na zasadzie, że ale lamusy widzowie. Nie. Ja jestem pewnie największym bambikiem. Wszystkich tutaj graczy. Tylko chodzi po prostu o to, że serio, my dobra, mamy mityki, ale co tutaj a nie postawili każdy jetpacki? Ale damy radę, ale tak. Oni ogarniają. Naprawdę jest okej. Okay. Serio, jest bardzo w porządku. Dobra, kolejną dynię wymaksowałem, więc mówię, tej kasy teraz będzie coraz więcej. No ale tutaj tak, Giant Glasses Toilet 200 tysięcy, to już jest sporo. To jest sporo, ale jednak ten glitch, glitch jest twój, no nie? Tak, glitch tak. Na pewno jest twój, dobra. Okej, okay, spoko, więc teraz tak, wpadnie za tą dynkę. No tak, bo kojarzyłem jak tutaj przed gierką, że nikt z nich chyba nie miał mityka. A może tam był Titan Cinemaman, może ewentualnie jeden. Dobra, więc teraz tak, uwaga, ty za te 750 zrobimy. Lecą teraz Dual Blade Toilety, no to już wiadomo, będzie troszeczkę większy przypał, ale jeszcze jest okej. Okay. Ten laser na przykład, Cameraman Car, on dużo daje, te jetpacki A jeszcze tam leci Giant Glasses Toilet, ale ma mało jest okay. HP, dobra. Jest w porządku, jest naprawdę gigantyczny. Spoko. Nie, no są dobra. Okej, jest kolejna dynka, jeszcze kolejna dynka. No i słuchaj, ja w tym momencie wszystkie dynie mam wymaksowane. Dynie, co jest? Wszystkie, a teraz będę ja maksował dopiero na 4. levelu. No to widzisz, ja tutaj przyjąłem inną taktykę. Jedziemy, widzowie, z dobrą taktyką. 12 fal na razie na autoskipie. Okej, scientist za 1000 dolarów zrobiony. Teraz będzie scientist robiony na kolejnych levelach, no nie, za 2000. Ja cały czas mam autoskipa, póki co. Dobra, jest kolejny i teraz potrzebuję aż 5000 dolarów. No to nie
jest mało, ja wiem, ale przez to będziemy zarabiać tak strasznie dużo, że to dużo nam da po prostu. I tyle mogę powiedzieć. No, ja muszę uzbierać 6 tysięcy. Dobra, 13 falka jest na razie okej, ale ta fala już da się we znaki. No, to już będzie trudniejsze. Dobrze, że są te jetpacki. Te jetpacki na pewno sporo pomogą. Aha, mam 1300 dolarów i pytanie, ile będę co falę zarabiał, bo moim zdaniem ze 2,5 tysiąca mogę nawet co falę zarabiać, co jest dużym wynikiem. Okej, mam 4 koła teraz, słuchajcie. Teraz mam 4 koła. Ale jeszcze 1000 dolarów i wymaksuję Scientista. I wtedy będę już mógł ja kierować tą gierkę. Taki, słuchajcie, jest plan. Ja to tak widzę, że po prostu już wtedy będę mógł ja. Taki jest kierować. Plan, ja to potem przejmę. No tak, tak, leci Bostoilet 2.0, ale mówię, ja to przejmę, ja to przejmę. Więc nie powinno być jakiejś gigantycznej lipy, no nie? Dobra, wyłącz autoskipa. Wyłączysz teraz autoskipa. Ja mam wyłączony, ja mam wyłączony. Dobra, też wyłączyłem. I teraz, słuchajcie, ja już mam wszystko do zarabiania wymaksowane. A, i jedziemy. Za 6 glitcha zrobiłam, let's go. No i dobra, to ja teraz tego shield cameramana będę robił. I teraz na razie autoskipa bym wyłączył, bo sami widzicie, ile tu jest jakby tej siły, no ja nie? Ja mam wyłączony, ja mam te wyłączone. Jednostki mają bardzo, bardzo dużo siły, więc trzeba tutaj po prostu na nie uważać. Ale też są szybko dojeżdżane. Te jetpacki, nie jetpacki, one ogarniają. Dobra, wrzucę skipa tylko po to, żeby zarobić. Okej, i teraz wyłączyłem skipa. Mamy wymaksowanego shielda. Shield sobie na pewno poradzi. Pytanie, jak ten Rocket Toilet, słuchajcie, ten Rocket Toilet jest jechany. Dobra, dojadę go. Jest dobrze tutaj w miarę jechany. No. Dobra, okej, został dojechany, spoko. No i teraz tak, słuchajcie, ścianiarze. Ewidentnie będę cisnął teraz, słuchajcie, pod ścianiarze. Ścianiarze będę stawiał, słuchajcie, tak mi się właśnie zastanawiam, w których miejscach. Zrobiłam za 3,5 tego. Tu dam jednego ścianiarza. Teraz będę go maksował, po to, żeby on oczywiście strzelał tymi bazukami i tak dalej, no nie? Oczywiście teraz on będzie rozjeżdżany, bo ma jeszcze bardzo mało HP, no nie? Ale zaraz będzie miał już tego więcej. Ale ten glitch jest dobry. Dobra, jest teraz tutaj. O, zasnął. No, glitch jest potężny. Ścianiarz po ukosie. Co to, że jest po ukosie i on będzie dobrze strzelał po ukosie. Właśnie ja wyczaiłem taki trik, no nie? I to potem całkiem spoko daje. Na razie nie dawaj autoskipa. Nie ma co. Ja bym tutaj poczekał. Ja bym serio tutaj ewidentnie poczekał i bym postawił tak. Uwaga, kolejnego ścianiarza bym walnął tutaj. Oczywiście go od razu sobie tutaj upgrade'ujemy. On zostanie zjechany pewnie. No, jakby spoko, no, to nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Zaraz go sobie tutaj ulepszymy. Tego damy za trójkę. I teraz rozpoczyna nam się prawdziwa gra z widzami, no nie? Przy 17 ja fali. Teraz tutaj maksować. Kiedy, słuchajcie, ja już zarabiam maksimum, co się da. Tutaj widzę, że są twoje dynie. To w trochę złym miejscu go postawiłem. To mogłem go postawić tu, skoro tu są twoje dynie. Ale już trudno, nie da się go przestawić, więc tak po prostu musi być, no nie? Zbieramy teraz dużo kasy. Potrzebuję, słuchajcie, na ulepszenie go, na wymaksowanie 6 tysięcy. Ale ja co każdą falę będę zarabiał teraz. No właśnie, możemy policzyć. 2000 z dyniarzy i Scientista 1000, czyli 3000 z samego tego. No. Plus oczywiście jednostki, które rozwalamy, a w tym momencie, słuchajcie, mam 4000 dolarów, więc jakby to za sekundę już ścianiarz będzie wymaksowany. Jeszcze do tej pory nie postawiliśmy na przykład żadnego tego UTC, no nie? Upgrade Titan Cameramana. I nie UTC, postawiliśmy kolejnego. Jaki skrót. No każdy tego używa, no nie? UTC, nie postawiliśmy UTC. Też shielda, ale patrzcie, przy 18 fali wjeżdża pierwszy gość, który ma ponad milion, no nie? Więc grubo. Tu może, słuchajcie, być naprawdę dobra, grubo. Ale, tam klepią ale jest szybko rozwalany. Natomiast on ja ścianiarza. Ja zaraz tutaj wymaksuję tego tutaj. Dobra. Nie, wymaksuję dyniarzy i postawię jakiegoś. Niech on nawet nie idzie tą ścianę. On tutaj zawsze ten będzie miał po prostu Mityka. Mniej HP. Ja tutaj wrzucę autoskipa. Wymaksowałem teraz ścianiarza. I teraz, słuchajcie, maksujemy kolejnego ścianiarza, no nie? Więc dawajcie, let's go. Dobra, ten z tą bazuką. Tutaj. Pytanie, czy on może strzelać do tyłu? Bo tego jeszcze nigdy nie testowałem. Ale najwyższa pora. Nie, chyba tak to nie działa. Nie mam pojęcia. Najwyższa pora, żeby to sprawić. Czekaj. Aj, myślałem, że on atakuje, a to glitch atakuje. Ale nie, chyba on do tyłu niestety nie strzela. Nie widzę, żeby dobra, wymaksowałam dyniarzy. Dobra. Ten tutaj ma akurat. Ej, ale w tę stronę to już powinien móc strzelać. No zobaczmy. Słuchajcie, ścianiarze niestety teraz nie zdają aż takiego egzaminu. Ale UFO też daje radę. Dlatego, że po prostu wszystkie te jednostki, które tutaj mamy, mają bardzo dużo HP, przez to, że jest nas 5 na mapie, prawda? No widzicie, na przykład te bostoilety mają po 200 koła, więc jakby to jest tego kwestia, no nie? No ale dobra, spoko, ale lecimy, słuchajcie. Dobra, upgrade'ik tutaj rozwalone? Oczywiście. Rozwalone. No będzie. Jetpacki i jeszcze w dodatku tutaj bazuka już strzelała, żeby nie było. Więc dobra, całkiem w porządku. Postawię go. Dobra, leci flamethrower. No te laser cameraman kary. Widzę, że Dominator ma niestety tylko te jednostki. I one są bardzo ciężkie tutaj, ale damy radę. Damy radę, słuchajcie. Jaś dostał od nas te jednostki i używa ich, więc to jest super, że daliśmy widzowi coś.
i on naprawdę z tego korzysta. To jest super. To jest naprawdę fajne. Dobra, co mu dałeś dokładnie? Właśnie jetpacka chyba. Chyba jetpacka. Już nie pamiętam, kurczę, zapomniałem, ale chyba jetpacka. Dobra, wrzucam autoskipa, żeby zaraz ścianiarza tutaj wymaksować. I zaraz, słuchajcie, kolejny ścianiarz będzie wymaksowany i wtedy stawiamy właśnie UTC, tak jak ty to teraz zrobiłaś. Albo jeszcze jednego shielda dorzucę, dlatego że go się nie da uśpić. Wiecie co? Dorzucę tutaj shielda. No, wymaksuję go tutaj. On będzie miał fajny zasięg, on będzie wszystkich bił, a tak ale jak mówię... UTC ma fajny, UTC teraz będę mówić, fajny zasięg, bo zobacz, on ma całe to koło, w którym... No i o to chodzi, no nie? I to jest gigantycznie teraz ważne. Dobra, shielda nie da się uśpić, więc musimy po prostu jakby o tym pamiętać. Tutaj ścianiarz się postawił. Ale dobra, tutaj spoko. 2 miliony co ziomek wjechał. Tak, tutaj leci też milion, ale spoko. Nie ma jakiegoś gigantycznego przypału, więc skipuję. Wymaksowałem shielda. Shield ma bardzo dobry zasięg, a jako, że właśnie nie da się go uśpić, to to jest dobra jednostka. To jest dobra jednostka, ale teraz dobra. Słuchajcie, mimo wszystko chcę ścianiarza za szósteczkę zrobić, więc musimy poczekać. Wow, gość postawił kart Speakermana na takiej mapie, a dostał ode mnie jetpacka. Ej, no bez kitu, o co chodzi? Mordo! Ale dlaczego? Kart Speakermana i 100 HP na minutę. Nie no, on daje 300 na sekundę, nie mogę. Ej, ale no dostał jetpacka, no chłopie! Dobra, wrzucam skipa, żeby tutaj zupgrade'ować tą ścianę na maksa i niech teraz ta ściana na maksa siedzi, a my będziemy... O kurde, coś mi się tutaj wyłączyło. Ej, a ty masz w planach to przejść ogólnie? No... A po co innego gramy, jeżeli mamy tego nie przejść? Dobra, teraz tak, słuchajcie, tu jest ten boss toilet i ja teraz będę musiał kminić właśnie, gdzie postawić, słuchajcie, jednostki, żeby one nie były do końca uśpione. Bo po prostu widzę, co tu się zbliża, nie? No właśnie, jest ciężko, jest naprawdę ciężko, no ale zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, tak, boss toilet tego tutaj nie przejdzie, ścianiarz coś tutaj będzie pewnie nawalał też. Dobra, to też nie przejdzie, okej, dobra. Nie najgorzej i teraz tak, tego, słuchajcie, trzeba gdzieś postawić w takim miejscu, za 5,5 mogę żeby on nie był uśpiony. Dobra, jak postawię go tutaj i będę go upgrade'ował, to prawdopodobnie powinny być usypiane te jednostki, ten laser i ci scientyści, a nie mój UTC. No nie, ale czy tak będzie, to zobaczymy zaraz, no nie, więc bądźmy tutaj czujni. Dobra, subgrade'uję go raz, zaraz subgrade'uję go drugi raz. Dobra, ja zbieram teraz 8 tysięcy na tego, na... Dobra. Okej, okay, i teraz zobaczmy, czy faktycznie on będzie usypiany, czy nie. Zaraz będzie 24 fala, więc trzeba na to jakby uważać, no nie? To już będzie trochę trudniejsze. Te jetpacki dobrze tutaj robią, to jest jakby w porządku. Shield też sobie tutaj radzi. Ej, on nie jest usypiany, więc to jest bardzo dobre i ma super zasięg. A zaraz będzie miał oczywiście jeszcze lepszy zasięg. Nie mam w ogóle tych, chciałam ci powiedzieć, że nie ma medyków. No tak, wiem, ja też nie mam, ale póki co jest jeszcze okej. Okay. Patrz, został taki jeden ziomal, tutaj 1,5 miliona i go normalnie tutaj dociskamy, no nie? Więc uwaga, wjeżdża upgrade, ja upgrade'uję tego za 4 i teraz, jako że dużo będziemy zarabiać, to ja będę mógł tego UTC właśnie też maksować. Patrz, on nawet nie rozwali ścianiarza. Nice, dobra. Nawet jednego HP nie zabrał. Za 8 zrobiłam za 8. Nice, ej dobra, teraz jest git. Faktycznie, no teraz już jest okej, okay. Tylko żeby nie było tych kart Speakermanów, tak. No nie, to byłoby idealnie. Ale Jaś ma bardzo dużo kasy, więc ja nie wiem, czemu on jetpacków na przykład nie postawi, no nie? Serio, ja może mu tutaj napiszę, napiszę Jasiowi. Jaś, masz kasę. To stawiaj lepsze jednostki, a kasuj słabsze, wiecie. Ja nie chcę się robić tutaj na żadnego eksperta, tutaj jest. Ale po prostu, teraz no właśnie, zauważyłam. Te kart Speakermany są totalnie beznadziejne, po co? Tak dobrze powiedziałem, kart Speakerman, tak, no ten tutaj. No nie, to po prostu bez sensu, żeby on tutaj był. Dobra, wrzucamy, słuchajcie, skipa i teraz tak, lecimy, słuchajcie, 8 potrzebuję, a mam teraz 5000, no nie? Więc jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, nie śpimy. Tutaj te laser cameraman kary, one coś tam nawet ogarniają, mimo że dają tylko po 6 tysięcy czy tam 7 tysięcy na sekundę. To dobra, i tak ale spoko. Jest ich tyle, że jak one klepią, to dużo klepią razem. Ej, ale Jaś nie słucha. Jest tutaj cały czas ten gość, on jest do usunięcia. Usuń go, no weź go po prostu wywal i postaw coś lepszego. No, gość ma dalej 2000 pieniędzy, to jest kupa siana, no nie? Żeby coś sensownego postawić za to. No ja ale dobra. Ja też mam dużo pieniążków, ale ja zbieram akurat na jedziemy, mityka. Słuchajcie, wrzucam skipa, teraz robię UTC. I teraz 10 koła potrzebuję. Nie UTC, tylko AOE. Ja też 10 koła. Że bije wszystko naraz, no nie? Więc dobra, on już bije, słuchajcie, wszystko naraz. Całkiem fajnie, całkiem git, całkiem zdrowo. 27 fala i na razie problemów nie ma, no nie? Na razie jest jeszcze, powiedziałbym, całkiem w porządku, no ale potrzebuję 10 tysięcy teraz, słuchajcie. 10 tysięcy. A ja zaraz będę 7. Miała. Tak naprawdę to jeszcze 7. Więc a, ty jeszcze, okay. To ja zaraz będę miała. Będzie spoko. Zaraz ścianiarz się postawił, więc też okej. Okay. Tutaj gość ma mało HP. Ten ma akurat tutaj... Czekaj, on ma 3 miliony?
Wow. No, on ma 3 miliony na 27 fali. To jest nieprawdopodobne. No nieprawdopodobne, co tu się, słuchajcie, dzieje, no nie? No ale dobra. Słuchajcie, no nie wiem, czy skipować, czy nie, ale skipnijmy, słuchajcie, no skipnijmy. Zobaczmy, dobra, no. Zadyszkę poszedł upgrade'ik. Właśnie, jak ty tutaj upgrade'ujesz, ja też będę upgrade'ował, to damy radę sobie. Damy sobie, słuchajcie, radę. Ja zaraz tego upgrade'uję zadychę i też będzie naprawdę dobrze, no nie? Powinno być całkiem w porządku. Widzę, że tutaj Jaś znowu ma 5000, a nie chce stawiać. Ja nie mogę. Ej, serio, jetpacka byś, stary, stawiał, no. Kurde, bele. Jaś, stawiaj, podstacie. Dobra, tutaj tak czy inaczej leci gość 4 miliony siły. No to to już jest gruba przesada, że gość ma 4 miliony siły. Ale ja wrzucam skipa. Ojoj. Wymaksowałem, teraz za 20 tysięcy daje na sekundę, więc całkiem sporo. Teraz będziemy, słuchajcie, ale kolejnego... Ale go tu bombardują! Kolejnego, słuchajcie, będziemy stawiać. Ja tylko szukam miejsca, w którym, wiecie, oni nie byliby uśpieni, prawda? To by było, słuchajcie, bardzo dobre, żeby oni po prostu nie byli tutaj pousypiani, więc można by, słuchajcie, na przykład postawić go tutaj. Okej, okay, nie mam enough money, ale już teraz mam enough money. Powiecie, że tutaj on może być uśpiony. Może, ale zanim tutaj dojdą, to już większość jednostek ginie, więc jakby spoko. Ale tam raczej, wiesz co, dyniarzy usypiają. No właśnie, więc jakby to jest w porządku, to jest całkiem w porządku. Dobra, zaraz będzie 300 fala, więc na razie nie skipuję. Tą falę musimy całą wykończyć, bo w 30 pewnie będzie boss, no nie? Dalej siedzi nam Car Speaker, mam 300 na sekundę, nie. Nie. Ej, to takie zacznienia, że jakieś tyki, tam taki malutki. Ej, serio, co tu się dzieje? O, tutaj postawił tego, Titan Cinema. O, okej, ale nie wydaje mi się, aby to było takie idealne miejsce. Natomiast spoko, dobrze, żeby był, no nie? Dobrze, żeby był, bo to jest mityk. Mamy w końcu mityka. Myślałem, że nie będziemy mieli mityka tutaj. Znaczy, ja i Julka mamy, ale myślałem, że widzowie nie mają mityka. Ale całkiem spoko. Ja myślę, żebym postawił go gdzieś indziej, ale widzę, że gość ogarnia, więc super, cieszę się z tego. Cieszę się, bo przez to, słuchajcie, będzie to wymaksuje, to on też będzie miał lepsze, wiesz. Dobra, ten ma 5 milionów, no nie? 5 milionów siły przy 30 fali. Co tu się dzieje? Dobra, ja i tak wrzucam skipa, bo wiecie, no jednak 5 milionów siły, ale takie nastąpi teraz dużo. Więc powinniśmy sobie poradzić. To była 300 fala, a teraz te falki będą troszeczkę łatwiejsze, więc jakby rozumiecie, co mam tutaj na myśli. No to jedziemy. Quad Rocket Mutant Toilet, nie? Wow, 8 tysięcy teraz potrzeba. Oj, tutaj mu szybko spada, więc też całkiem fajnie. Nie wiem, czy shielda bym jeszcze, słuchajcie, jednego nie dorzucił, bo ich się nie da jednak usypiać. 5 milionów co mają siły, co to jest? Dużo, co? Dużo, nie? Dużo. No dobra, ale tak, czy inaczej. 16 milionów, 16,5. Nie, to było 1 600 000. Ty mi się... No nie, no 16 milionów to niemożliwe, to byśmy chyba to przegrali od razu, widzowie. Od razu. Dobra, poczekajmy, bo ten ma tutaj milion, ten ma tutaj dużo. Laser też ma tutaj dużo. Wjechała 32 fala, ja nawet jej chyba nie klikałem, więc ja nie wiem, jak do tego doszło, ale spoko. Dobra. Nie wiem. Ten, słuchajcie, zostanie tutaj rozjechany. Ścianiarz już jest, ale ścianiarz oczywiście zostanie zjechany. Dyszkę. Dobra. Ale dobrze idzie, dawaj. Ale ten drugi ścianiarz za to strzela, on jest w dobrym miejscu. Ja zaraz zrobię AOE, słuchajcie. Za dosłownie moment będzie AOE, więc super. Dobra, dawaj. Jest AOE, więc fajnie i teraz potrzebujemy 10 tysięcy, więc skipy. Ej, dlaczego nikt nie skipuje? Weź tam skipnij czy coś takiego, no bo naprawdę, no. Dobra, okej, ale oni nie skipują, dobra. Wleciał skipek, to wyłączam na razie. Na razie wyłączam. Tutaj, wiesz, jednak leci gość, co ma milion, więc trzeba uważać. On rozwali nam tego ścianiarza na pewno, więc jakby, o kurde, zatrzymał się jeszcze w hardkorowym momencie. No, ale mimo wszystko trzeba uważać po prostu, no nie? Dobra, tutaj 300 tysięcy, 200, 100, okej. No i teraz trzeba czekać, aż ścianiarze się odrodzą. Ile oni mają tutaj życia? No tutaj 3 miliony, to bywały gorsze jednostki, tak? Bywały gorsze tutaj kible. Więc jest okej. Okay. Ścianiarz się tutaj postawił i zaraz postawi się jeszcze. Dobra, zaraz ścianiarz. Zadyszkę wymaksuję tutaj. Dobra, ja też będę zaraz zadychę jeszcze robił. Jeszcze trochę. O, jest, poszło. Ja tego nie puściłem. Samo to się puściło chyba. Nie wiem. Ale tak, za sekundę, słuchajcie, będzie wymaksowany. Chyba. Właśnie ten AOE już na, wiecie, 20 tysięcy na sekundę. Więc bardzo, bardzo zdrowo, bardzo zdrowo. Dawajcie jeszcze 300 dolarów. Okej, okay, jest wymaksowany kolejny i on ma też tutaj całkiem spoko zasięg, więc kolejnego... Aj, tu się nie da. Ajajaj, już nie mam gdzie tu ustawiać tych postaci. Dobra, słuchajcie, tu bym go postawił, ale tutaj jest niebezpiecznie, bo będą usypiani. Wiecie, my musimy przekminić, gdzie ich stawiać, żeby oni nie byli jednak uśpieni. No można by go postawić na przykład tutaj, na samym skraju. Dobra, postawimy go na samym skraju, faktycznie. Jak on będzie wymaksowany, to on będzie miał duży zasięg. On będzie miał tutaj, on też będzie pomagał. Spoko. Mimo, że tu traci, widzicie, dużo, no nie? Na te skały, że tu kółko jest, to i tak spoko będzie. Będzie w porządku, dobra. To obczajajmy, co tutaj, słuchajcie,
w trawie piszczy, 35 fala. Ale potężnie. Na razie jest ok, bardzo w porządku. Dobra, jak tutaj z kasą? Nikosi ma 10 tysięcy i on będzie robił tego Titan Cinema Mana. No dobra, za 15 on będzie go oczywiście robił, więc jakby to ma sens, no nie? To ma dużo sensu, więc ok. Dominator ma tutaj 4 koła, to też mógłby za to coś zrobić. My patrzymy, jaka tutaj falka. Boże, ile tych lejsterkarów tutaj, on ma chyba już too many troops. Dobra, daj autoskipa, wrzućmy kolejną falkę, niech już sobie tutaj wpadnie. Dobra, wróciłam. Ja tutaj upgrade'uję go za 4, mamy 36 fal w 20 minut, no to wiecie, to nie jest rekord szybkości, ale my nie robimy rekordu szybkości, tylko gramy z widzami, więc jakby to jest mega kozackie. I teraz obczajmy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Tak, ten nie przejdzie, ten nie przejdzie, ten nie przejdzie, ten vacuum też nie powinien przejść, bo naprawdę dużo teraz my... O kurde, ultra laser toilet, to jest nowa jednostka, słuchajcie. Aj, zobacz, dużo, 5 milionów, ale szybko mu spada, żeby nie było. A, dobra, no, widzę go. On rozjedzie ścianiarza, ale szybko mu spada. Ale bardzo mimo wszystko postać. To jest nowy gość, no nie? Dobra, wrzucę skipa, bo ja potrzebuję 8 tysięcy, słuchajcie, 8 tysięcy. To nie jest jakoś super dużo. O nie, to jest 3 miliona, ja dałem skipa. A, no jest, dobra. No dobra. Ja mam tylko te, mam jeszcze Speakermana? Ja nie wiem, o czym do mnie mówi gość. I to taki dźwięk, to ten chyba, wymaksowany jest ten Titan Cinema Man, on taki dźwięk wydaje dziwny? Tak, on robi takie ale spoko, że daje, bo on daje 15 tysięcy na sekundę, więc to nie jest mało, to nie jest mało. Dobra, ja zaraz tak, będę robił AOE. Tak, on tam je w narożniku je obija, nie? Tak, 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 tutaj to akurat dużo wleciało tych jednostek, więc trzeba na to uważać, ale zaraz jakoś rozwalimy i będzie to AOE. Dobra, jest AOE i teraz obserwujmy, słuchajcie, co przejdzie, a co nie. Rocket nie przejdzie, teraz tak, UFO. Dobra, ja zbieram dyszkę. Dużo. Dobra, jeden nie przejdzie, okej. Okay. Gość ma milion tutaj jeden, no to na niego trzeba będzie, słuchajcie, uważać. Leci tutaj UFO 200 tysięcy, o kurde, no tutaj to trochę lipa, ale... No, rozklepane będzie, zobacz. Ale jest jednak szybko klepane, więc spoko. Ale tutaj leci, widzicie, też 4 miliony, no to poczekajmy chwilę, chociaż chwilę, no bo... No naprawdę, tutaj to potężne te jednostki są, no nie? Ale on go nie usypia na przykład. Soli trochę stoilet. Ej, spoko, dobra. Ten Toxic na przykład usypia, ale Toxic właśnie jest tutaj dojeżdżany, więc bardzo okej. Toxic dyniarza tutaj uśpił. Ten ma 2 miliony, ale ja wrzucam skipa. A, wrzuć skipa też w sumie. Niech tutaj pójdzie skipek. Dobra, i teraz potrzebuję jeszcze 4 tysiące, słuchajcie. Jak dostanę 4 tysiące, to będzie naprawdę całkiem zdrowo. Ten ma milion, ale tego nie przejdzie. Nie przejdzie. I tutaj idą kolejne jednostki. Zanim te jednostki przyjdą, to tego gościa już nie powinno być. O, tak usunął kar Speakermana. Wow, let's go! Dzięki, Jaś! Ale postawił za to coś innego na przykład? On ma 8 tysięcy, ten gość. To jest dużo, bardzo pieniędzy, nie? Ale on ma too many troops, bo to są chyba jego te laserkary wszystkie. O, infected biegnie. Nie! Jego są jetpack Speakermany. No to jetpack Speakerman, no to jest potężna rzecz. A, no. Okej. Okay. No serio. Dobra, tu są jakieś infected i tak dalej, to skipa wrzucam. Wymaksowałem kolejnego za 10 koła, więc wrzucamy, słuchajcie, jeszcze kolejne jednostki. Tylko pytanie, czy ja mogę na przykład postawić tutaj i czy on zostanie uśpiony? Ej, to jest w ogóle genialny test! Patrz, gdzie postawiłem! No. Że to jest za spawnem. I czy on będzie uśpiony? Nie mam pojęcia. Póki co nic go nie usypia, popatrzcie, nic... Ej. Nic go nie usypia, więc ja bym postawił wtedy kolejnego tutaj. Ja tu postawię drugiego, poczekaj. Ej, nie da się, ale gdzieś tutaj z boku się da. Da się, tu. Ej, ale to jest jazda, zobaczmy, słuchajcie. Jeżeli naprawdę nie będzie uśpiony, no to grubo. To serio grubo, dobra, tutaj niestety... Ale ścianiarz znowu zginął. Natomiast tak, ten jest dojeżdżany, ten ma tutaj 2 miliony i to jest jedyne, słuchajcie, co już nam grozi. Okej, kolejna fala wystartowała, więc robię za trójkę. I teraz obserwujmy, czy oni naprawdę będą usypiani, czy nie. O kurde, Quad Rocket Mutant Toilet, 6,7 miliona. No to jest dużo. To jest sporo. No ale to już jest 40 fala, wiesz, tutaj. Tak, trzeba już teraz uważać, naprawdę trzeba uważać, nie? No nie? Dobra, ej, ale oni nie są usypiani, znaleźliśmy totalnego lifehacka. Nie spodziewałem się tego. Dobra, kolejny upgrade'ik za 4 teraz wjechał, więc też całkiem spoko. Ja też robię za 4. Oj, ten ma 6,7 miliona, to mnie trochę martwi, no ale dobra, 10 fal do końca, no już wytrzymamy, słuchajcie, damy radę, nie? Dobra, teraz zaczęło mu spadać. Jakoś chyba trzeba. Zaczęło mu spadać. Jakoś trzeba, wiesz, czemu trzeba, bo ja bym chciała skrzynkę. No dobra, no ja też bym chciał skrzyneczkę, od razu można by sobie tam walnąć, no nie? Dobra, on już ma milion, więc spoko. Tutaj też nie jest jakoś super dużo, więc skipka tutaj wrzucam i zaraz będzie AOE u tego gościa na spawnie. Ja na 8 zbieram, ty też? Tak. A u tego, tak. A ten AOE, słuchajcie, zrobi totalną robotę. Jedyne, co wiecie, mnie zastanawia, że ten Nikodem ma wymaksowanego Titan Cinema Mana, ma dużo kasy i nie stawia kolejnego tego mityka. Dobra, ja robię tutaj to AOE, chyba że
postawił, ale ja gdzieś nie... No ja nie, jeszcze troszeczkę, mi troszeczkę brakuje. Czemu ten Nikodem nie postawił, słuchajcie, tego... No nie zastanawiaj kolejnego? Się, Jezu, co cię to interesuje. Jakby, no serio, to jest jego najlepsza postać, a tak to by nam bardzo pomogło. No dobra, leci Mutant Toilet, 5-6 miliona, no nie, że 5,6, ale to go też olać, bo on tutaj zaraz sobie padnie, no nie? Więc ja daję autoskipa w sumie. Niech tutaj wleci autoskip. No, to się przyda. Dobra, to już daję. Dobra, bo on tutaj ma niby 2,5, ale zrobiłam za ósemkę, dobra. Dobra, to ja w takim razie za dyszkę teraz będę robił, bo jeszcze 6 tysięcy mi brakuje i będzie naprawdę grubo, ale Jaś ma 8,5 tysiąca, no nie? On już pewnie doszedł do momentu, kiedy nie może więcej stawiać tych jetpacków, więc jakby szkoda, no nie? Trochę szkoda, że nie ma jakiejś lepszej postaci, ale i tak my mu daliśmy tego jetpacka, więc to jest genialne, że dostał to, że w ogóle jest w stanie nam pomóc tym jetpackiem, no nie? Dobra, tutaj leci bardzo dużo siły. 11 milionów! Dobra, tu leci 5, tu leci 7 łącznie, bo jest ich dwóch. Tu leci 11 milionów. No nie, no to... Nawet czy będziemy musieli robić to samo, co robiliśmy na poprzednich mapach, że sprzedawaliśmy z przodu, wystawialiśmy na końcu. O kurde, obawiam się, że tak może się to skończyć, więc na razie nie skipujmy, bo... No, ale to jest 42 fala dopiero. To jest hardcore, słuchajcie, totalny. No popatrzcie, no dobra, oni szybko tutaj tracą to HP, ale jednak gość ma jeszcze 8 milionów tutaj. Dobrze, że mamy to AOE, że to bije dwa na raz, co tutaj jadą, a nie jednego. Tak. Bo oni przez to pewnie nie dojadą nawet do ścianiarza. Ten w ogóle już nie ma 11, tylko 5, więc spoko. Ten nie dojedzie do ścianiarza. Też tam już nie domaga, więc... Drugi jakby... też nie dojedzie do ścianiarza, więc jakby spoko, dobra, okej. Nie, no drugi to może dojechać. Zobaczmy, chyba, że się zatrzyma. Musimy to po prostu obserwować. Nie, nie dojedzie do ścianiarza. O, nie, nie dojedzie, nie dojedzie. Ten ma tutaj 4, ale spoko. Dobra, na luzie. To wrzuć skipa. Wrzuć skipa, niech tutaj właśnie wleci kaska. Wymaksowałem kolejnego i faktycznie, skoro ich się nie da usypiać, to słuchaj... Zaraz dyszkę zrobię. Serio, on wrzucił tu laser cameraman Kara i przez to nie mogę postawić. Aj, to niedobrze, to niedobrze. No dobra, to skoro tutaj, to ja bym, wiecie co zrobił? Na przykład postawił go w tym miejscu. You don't have enough money. Okej, no dobra, to poczekajmy, teraz mam enough money. Okej, i on teraz też nie powinien być usypiany, bo oni wychodzą z tego kibla i go nie widzą, prawda? Więc jest okej. Dobra, tutaj ten oberwał, ale jest okej. Teraz jest okej, więc upgrade'ujemy, słuchajcie. Mamy 43 falę. Ta falka... Nie zauważyłam. Ta falka jest jeszcze w miarę spoko. Odsuwałam go. Więc nie powinno być z nią jakichś wielkich problemów. No niby tutaj 2,5 miliona leci. Okej, tutaj też coś tam wychodzi jeszcze niemiłego. Ale dobra. O kurde, chciałem dać autoskipa, ale nie, patrz co wyleciało. Wyleciał piec! No dobra, z tym piecem, no to lipa, nie? Totalna lipa. No ale dobra, teraz te fale po prostu musimy się pogodzić. Odsuń się, one będą dłuższe. One... No ty, czemu jest fala kolejna? Ej, serio. Ja mam wyłączonego, ja mam wyłączonego. Ja też, ja też. I to jest padaka, no bo dobra, teraz... Dobra, jakaś lightowa ta fala wleciała. Ej, ale jak wleci 45, to ona nie będzie lightowa, więc jeżeli tutaj ludzie nie przypilnują tego autoskipa, to mamy totalnie przerypane. Dobra, ja oczywiście upgrade'uję tutaj cały czas i on, wiadomo, zaraz ten piec zginie, ale my musimy naprawdę uważać, słuchajcie. Serio, musimy gigantycznie uważać. Dobra, jedziemy, słuchajcie, nie śpimy. Dajcie ósemkę. Ja aż, słuchajcie, chciałem ściszyć, ale się aż nie da. To jest po prostu tak dużo tego towarzystwa, że jest aż za głośno. No. Dobra, bardzo dużo boss toiletów 2-0. Zaraz pewnie wyjdzie boss toilet 3-0, ja tak ale... sobie oddalam kamerkę, wiesz, bo ja nie słyszę nic. Ja też, ale słuchajcie, do momentu, dopóki jeszcze mamy tutaj w tym wszystkim, wiecie, no te zarabiania, to raczej szybko upgrade'ujemy, więc jest okej, bo wiecie, my co kilka fal mamy kolejnego upgrade'y Titan Cameramana, tak. Oni mają tutaj po milion, więc jest okej. No znaczy tutaj wleciał znowu boss toilet 4-0, który ma 7 milionów. No ale z grubsza rozumiecie, że no jak ktoś ma 1,5 milion na przykład, to jest okej. Naprawdę, tu nie ma jakiegoś gigantycznego przypału. Dobra, on tego tutaj nie powinien przejść. O, dobra, tam jest git. Ja i tak poczekam, bo 45 będzie coś trudnego. Powinno być coś trudnego, więc poczekajmy, no poczekajmy, poczekajmy. A, to już jeszcze po stole 4-0 nie zauważyłam. No właśnie, on ma tutaj 4 miliony, zaraz oczywiście zniknie, ale na razie trzeba na niego uważać, więc tutaj 300 tysięcy, 200 tysięcy, tutaj 3 miliony. Dobra, możesz rzucić skipa w takim razie, jak okay. Najbardziej. Ja tutaj tak, zrobię AOE temu gościowi i teraz zbieramy jeszcze 9 tysięcy i będzie, no już naprawdę grubo. No teraz ten AOE bardzo dobrze daje. Ja zadyszkę wymaksuję następnego. Dobra, no to popatrzcie, on ma tutaj milion, ale dość wolno mu spada. Serio, mimo że klepie go dużo jednostek. To jest podejrzane, słuchajcie. No on oczywiście teraz nie przejdzie tego, ale i tak to było nie za szybko. Dobra, pytanie, jaki tutaj boss wyjdzie, bo co 5 fal mniej więcej jest coś trudnego, ale teraz był boss toilet 4-0 i można go uznać za
bossa, prawda? No właśnie, ale czy tutaj będzie coś grubszego? No bo tak, te po 300 tysięcy to nie. Dobra, jest boss toilet 4.0 znowu. No to jeżeli to jest najgorsze, to ma spokojnie w tej fali. Spada, to HP. A jest Scientist Toilet, nie zauważyłem go, on ma 12 milionów. Nie, no nie mogę. Ja szukam tam gdzieś na końcu, a tu na samym początku Scientist se siedzi i chilluje bombę normalnie. Jaka to jest jazda. Dobra. Siedzi, ma chilluwę. 5 fal do końca i damy radę, ale naprawdę czuję się, jakbym grał totalnie jakiegoś Nightmare'a i jest, no strasznie trudno. Ale to jest gorsze niż Nightmare. No właśnie po tym update'cie, jak oni dodali tutaj ten pasek, no nie? Ten, na którym ja stoję, no, to mam wrażenie, że tu jest ta coś pomiędzy Nightmare a Hard. Serio, że nie jest aż tak źle. Okay. Dobra, słuchaj, wrzuć autoskipa, ja wtedy wymaksuję sobie kolejną postać, więc będzie spoko, ten AOE będzie już dawał dwa razy więcej, więc mniej więcej o to chodzi i to jeszcze w większym zasięgu, więc w ogóle podwójnie super. Dobra, ja sobie a ten boss toilet i tak teraz tego nie przejdzie, więc rozwalcie go, jeszcze 300 dolarów tutaj, uwaga, 200 dolarów, dawaj, boss toilet w tym momencie będzie rozklepywany. Dobra, okay. Dobra. Jest wymaksowany kolejny, więc słuchajcie, stawiamy kolejnego. Dokładnie, a jeszcze nie mam na to kasy, no ale dobra, będziemy oczywiście za sekundę stawiać. Mam tyle postawionych tych mityków tutaj już. Ten nie przejdzie. Teraz tylko zbieram na upgrade'y ich, nie? Ale tutaj dużo siły, słuchajcie, jest. Naprawdę tutaj się robi cwaniacko ciężko. No ale dobra, lecimy, słuchajcie, no bo tak, tutaj ten nie przejdzie akurat, ale ten ma 3 miliony, no nie? Tutaj jest 5 milionów, to jest 6 milionów, wow, ale dużo. Naprawdę, ale tu dużo, jest no, taka lipa, serio, wow. Te ostatnie 10 fal jest trudne, bo do 40 fali to było spoko, no nie? To dopiero potem zaczęło się robić już hardkorowo, przez to, że te jetpacki, na przykład Jasia, czy coś, no to wiadomo, że tam już troszeczkę mniej robią, no nie? Tego pożytku, można to tak określić. No przy takich, wiesz, jednostkach to nawet tutaj nasze mityki nie dociągają. Tak. Dobra. Toxic Mutant Toilet. 4 miliony, tutaj 2,5, ale ej, to jest spoko, że właśnie z widzami się tutaj wspieramy i ciśniemy, słuchajcie, do samego końca razem, no nie? Tutaj te 3 miliony zaraz zostanie rozklepane. Dobra, daj skipa. W takim razie nie ma co jakby się w ogóle tutaj bujać z nimi. Zupgrade'ujemy go. Zaraz upgrade'ujemy kolejnego. Zawsze tej siły będzie troszeczkę tutaj więcej, więc też w porządku. Dobra, dawaj. Dojedźcie go tutaj do końca. Okej, aha, bo tu jest jeszcze milion, tu nie zauważyłem go. Ale okej, oni nawet nie usypiają zbytnio jakoś, więc spoko. Całkiem spoko. Dobra, Toxic Mutant Toilet, no niestety... O, rozwalił nam ścianiarza. A szkoda, bo ścianiarz by się przydał do, wiecie, strzelania. Ale on nie zobacz, na samym końcu zaraz się odbuduje. Dobra, ja nie dałem skipa, a wleciała kolejna fala. Mam włączony. Jak to się stało? Serio. O my gy. Gość leci 12 milionów. Jak no teraz przygrasz, to przy... Jakbyśmy przegrali na 48. Widzowie będą tarapaty, ale trzymajcie kciuki, no nie? Serio, będą tarapaty. No popatrzcie, co tutaj nadjeżdża. Omygy. Dobra, całe szczęście, że mamy to AOE. To AOE naprawdę robi dobrą robotę, aha, bo rozwala tak, to wszystko tak na raz, ale sami widzicie, 3 miliony, milion, 3 miliony i 12 oj, milionów. Oj. O kurde, ale jazda. Dobra, ale ja zaraz zarobię 8 tysięcy na AOE, więc też nie będzie tak źle. Ja zaraz zadyszkę zrobię następnego. Ci są bardzo szybcy, ci mi się nie podobają, że mają 2 miliony, a są wyjątkowo i są usypiani, szybcy. Ci nosi. Tak. I oni rozwalą zaraz nam ścianiarza. No nie, to nie jest dobra informacja. Zatrzymał się, co prawda. O kurde, no tu będzie ciężko. No rozwali ścianiarza. Yo. Dobra, no tak, ten faktycznie, tego nie przejdzie. Faktycznie, co oni tak szybko jakoś lecą? Ale ten, co ma milion, już mi się w ogóle nie podoba. Popatrz. Trzeba uważać. Dobra, zatrzymał się. To jest dużo szczęścia, bo przez to nie przejdzie. Ale tu leci na przykład dobra, też milion. Dobra, nie przeszedł, okej. O kurde, ale on jest, ale się zatrzymał, też się zatrzymał. Ale fala, ja cię sunę. Dobra, ale spoko, nie jest tak źle, popatrzcie. Tutaj nadjeżdża tak, ten co ma 6 milionów to jest dużo, wiadomo. Scientist tam leci. Uśpili mi go, ale ja go zupgrade'uję zaraz za ósemeczkę. Dobra, jest za ósemeczkę. No czemu jest kolejna fala? Kto dał tego autoskipa? Ej, no jak my przegramy, ja nie, to, ja że ktoś wyłączony dał autoskipa? Proszę wyłączyć. Ej, nie. No naprawdę, my możemy tego nie przejść przez to. On ma 4 miliony siły, słuchajcie, nie przejdziemy tego. Bo ktoś dał autoskipa. Dobra, błagam. Ja trzymam kaskę. No, ja powiedzmy, że też, ale wiesz, tu jest po miliony siły i ja nie mogę. Wow, leci dobra, za nim solid toilet. Dobra, trzymajcie kciuki, ale tu jest 2 miliony. Nie, to jest nie do przejścia, słuchajcie, teraz już chyba. Okej, okay, ale są jednostki, które będą nas ratować na samym końcu. Na samym końcu będą nas ratować. Ej, tak, bo one przecież jeszcze tutaj też mają zasięg. Tak. Więc ja w tym momencie, słuchajcie, postawię... Może ja coś tam postawię. No właśnie, ja będę teraz stawiał.
You have too many troops. Dobra, spoko, że too many troops. W takim razie, słuchajcie, robimy tak. No kurde, postaw go. Postaw go, postaw go, postaw go. A, ja też nie mogę postawić. O, postawiłam. Ej, nie mogę go... O, dobra, teraz go stawiam. Teraz będziemy go, słuchajcie, maksować. O kurde, ej, teraz to się lipa zrobiła trochę, co? No. O, jo. O, jo. Trochę przypał. No. Naprawdę teraz nie jest dobrze. Mówię ci, że zaraz będzie trzeba tutaj stawiać normalnie, wiesz co? Ten ma tutaj milion. No dobra, ale on tego nie powinien przejść. Popatrz, on tego nie przejdzie. Czy przejdzie? Kurde. No tutaj mityk się za chwilę jeszcze drugi powinien dobra, uruchomić. Dobra, jest 600. O, zatrzymał się. Dobra, ten tego nie przejdzie. Czyli ten jest spoko. Tutaj leci, słuchajcie, 2 miliony sił. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Opuścił autoskipa w ogóle. Ej, serio, czemu ktoś dał tego autoskipa? To jest najgorsze dla nas, no nie? Dobra, słuchajcie, tu jest 3 miliony. Okej, okay, no i czemu wystartowała kolejna? Ale dobra, w no, takim razie... sama z siebie już chyba poleciała, wiesz? W takim razie, słuchajcie, daję tutaj ósemkę, sprzedaję dyniarzy wszystkich, wszystko, co się tutaj da. I słuchajcie, ciśniemy, nie? Ciśniemy tutaj, słuchajcie, gość ma 1,5 miliona. Czy on się zatrzyma, słuchajcie? Czy on się zatrzyma? Jak on się nie zatrzyma, to możemy mieć totalną lipę, słuchajcie. Nie wierzę, że przez jednego głupiego autoskipa my możemy przegrać na ostatniej falce, no nie? Patrzcie to. Dobra, zatrzymał się. Nie przeżyję tego. Nie przeżyję. Dobra, okej. Okay. Jezus! Dobra, czy ja mam coś jeszcze do zarabiania? Nie mam. I słuchajcie, potrzebuję jeszcze 1300 dolarów i wymaksuję tą ostatnią postać. Czy coś tutaj poleciało? Nie. Na razie jeszcze jest okej. Okay. Matko jedyna. Jest, słuchajcie, tutaj ścianiarz. A ile ma ostatnia postać, słuchajcie, bo wyszła o, już. O, dobra, wleciał ostatni boss. 21 milionów? To dużo. Ale w tym momencie choć trochę opanowaliśmy sytuację, słuchajcie. Choć nie, trochę. Wiesz co będzie trzeba robić? Wiesz co będzie trzeba robić? Sprzedawać no. Z początku te, co już nie strzelają. Ty sprzedaj tego jednego swojego mityka, co już tam nie strzela przy tych kibelkach za chwilę. No i stawiać na końcu po tak, prostu. Tak, chociaż ewidentnie. Nie, oni chyba ich rozwalą. Zobacz. Trzeba będzie coś takiego chyba zrobić. Na razie to poobserwujmy, co tutaj się po prostu dzieje. Ja zaraz zarobię jeszcze, no nie? Dobra. Obserwujmy po prostu. Tak, ten Massive to nie jest problem, bo Stoilet też nie jest problemem, a ten ma 13. To chyba też będzie okej, okay, słuchajcie, nie. Opanowaliśmy to. No, tak. Pytanie, czy ktoś dawał skipa i nas trollował, czy faktycznie samo to szło, nie wiadomo z jakiego powodu. Ciekawe. Ale na pewno nie poszło, bo za szybko to było. To ciekawe, ale to by nam się wyświetlało, że tutaj, wiecie, 1 na 3 na przykład. No nie wiem, ale to może był serio ktoś nas trollował po prostu, tak mogło być. Dobra, wymaksowałem ostatniego na wszelki wypadek i teraz, słuchajcie, została no, ja nam tylko jedna właśnie. Postać, więc nie, uff. Mamy to, słuchajcie, zrobione. Naprawdę się bałem. Tak, ale ten turkę jest wolny. Słuchajcie, w 37 minut to skończymy, bo mamy teraz 30... O nie, ja w ogóle nie widziałem, słuchajcie, ale cały odcinek mam powiększony minimalnie ekran. Nie widziałem tego, ale i tak to wam nie przeszkadza, bo wy wszystko widzicie, więc jakby wow, ale Abera nie ogarnął. No dobra, ale 5 milionów gość ma... Dobra, zobacz, co tam się dzieje. Nie, teraz jest okej. Musicie mi uwierzyć na słowo, że mamy 36 minut i 45 sekund, no nie? Więc jest okej, okay, słuchajcie. 3 miliony siły i w tym tak, momencie... 36 minut i 51 sekund. Kamień z serca. Wygrywamy z no, widzami. 37 dzięki minut. Temu no. Widzowie także dostaną skrzyneczkę. No i to jest piękne, słuchajcie. Uwaga, 3, 2, 1 i let's go! Równo 37.